Zima to trudny okres dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, mgła, opady deszczu i śniegu sprawiają, że piesi są słabiej widoczni. Do tego dochodzi jeszcze wydłużenie drogi hamowania pojazdów przy śliskiej, mokrej nawierzchni oraz szybciej zapadający zmrok. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z uczestników ruchu drogowego stosował się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska sprawią, że kierowca nadjeżdżającego pojazdu w porę nas zauważy. Pieszy wyposażony w odblaski jest widoczny w światłach pojazdu już z odległości 120 do 150 metrów, a osoba, która nie ma odblasków, z około 20 metrów. Niestety często to zbyt mało, żeby kierowca mógł prawidłowo zareagować, bezpiecznie hamując. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, piesi poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. To jednak nie oznacza, żeby nie nosić odblasków także w terenie zabudowanym. Tak niewielki element jak odblask może uratować życie. Za bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiada każdy jego uczestnik. Zarówno kierowca, jak i pieszy zobowiązani są do ostrożności i uwagi na drodze. Tylko właściwa relacja kierujący pieszy i wzajemna dbałość o drugiego uczestnika ruchu drogowego jest podstawą bezpieczeństwa na drodze. Dlatego policja nieustannie apeluje o ostrożność zarówno pieszych, jak i kierujących. Coraz częściej słyszymy o wypadkach na przejściach dla pieszych. Tylko wczoraj przed godziną 7 rano na ulicy 6 Dywizji Piechoty doszło do potrącenia 75-letniej kobiety. W pieszą uderzyła kobieta kierująca samochodem marki Mercedes. Poszkodowana z rozległymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Kołobrzegu, gdzie niestety zmarła. Policja cały czas ustala okoliczności zdarzenia. Pamiętajmy, aby zawsze stosować zasadę szczególnej ostrożności. Może się zdarzyć, że kierowca będzie nietrzeźwy albo zachowa się jak nieodpowiedzialny pirat drogowy. Mamy za dużo do stracenia, żeby udowodnić, że to my mamy pierwszeństwo.